Czasami mówi się o tym, że mężczyzna powinien zasadzić drzewo, spłodzić syna i wybudować dom. Ostatnio odkryłem, że Bóg wszystkie te trzy rzeczy zrobił. Czy to mówi coś o jego męskości? Prawdopodobnie nie, ale bardzo wiele mówi o jego miłości i o zadaniu, które stoi przed każdym z nas. No bo tak, Bóg zasadził ogród w Edenie, a pośrodku tego ogrodu drzewo poznania dobra i zła. Ludzie zgrzeszyli, ludzie sprzeciwili się Bożemu zakazowi, zerwali owoc z drzewa poznania dobra i zła i zjedli go. Bóg przez to wygnał ich z ogrodu Eden. Ludzie odpadli od Boga. Ale Bóg się nie poddał, podjął plan ratunku, postanowił posłać na świat swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. I w Bożym Słowie czytamy o tym, że Jezus Chrystus jest tym, przez którego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Bóg posłał na świat swojego Syna, aby wybudować dom, aby wybudować kościół. Oczywiście nie chodzi tutaj o budynek ograniczony jakimiś ścianami, ale o relacje, o społeczność ludzi wierzących, o społeczność świętych. I ten kościół ma dwa aspekty. Z jednej strony jest całkowicie tworem Boga, jest konstruktem Boga. My możemy z niego korzystać, możemy w nim trwać, możemy cieszyć się obecnością innych wierzących. Ale z drugiej strony powierzono nam też zadanie rozwijania czy budowania tego domu. Czytamy o tym, że i my wespół budujemy na mieszkanie Boże w duchu. Jest pewna historia, historia społeczności, w której bardzo ważną osobą był Pan ktoś inny. Kiedy trzeba było przeprowadzić jakieś spotkanie, robił to ktoś inny. Kiedy trzeba było zorganizować jakąś uroczystość, do pracy brał się ktoś inny. Kiedy trzeba było się złożyć na jakąś ofiarę, na jakiś konkretny cel, ktoś inny pierwszy wyciągał portfel i kładł pieniądze do koszyka. Któregoś dnia jednak ktoś inny umarł. Cała społeczność pogrążyła się w żałobie, pogrążyła się w smutku i wszyscy zadawali sobie pytanie, skoro ktoś inny umarł, kto teraz będzie robił wszystkie te rzeczy, którymi zajmował się ktoś inny? Wierzę, że dzisiejszy tekst, który mówi o Kościele, każe przekierować reflektory z innych ludzi na mnie samego, na nas samych i zadać sobie pytanie, co mogę zrobić i w jaki sposób mogę rozwijać Boży dom, mogę przysłużyć się do budowania Kościoła, do poszerzania granic Bożego Królestwa na ziemi. Zachęcam do zastanowienia się właśnie nad tym pytaniem. Co mogę zrobić ja, nie ktoś inny?